Witam serdecznie na pokładzie USS CISO klasy, w łodzi podwodnej klasy Argonaut pod dowództwem Lieutenant Commandera Bradley'a Johnsona. Jesteśmy gotowi na nasz drugi patrol, jest listopad 1942 roku. Na pierwszym patrolu udało nam się zatopić 3 statki, 9600 ton łącznie udało nam się także dowieźć naszego pasażera. Więc w sumie nie ma co czekać, czas zobaczyć, gdzie dowództwo wysyła nas tym razem. A tym razem wysyłają nas, nie ta strona, tylko ta strona. Mamy, tak, jeszcze 42 i rzuciliśmy 9, więc Indochina, Indochiny, że będziemy tuż pod samym Imperium, jak sobie zobaczymy na mapkę, Indochiny są tutaj tym rejonem, zaraz niedaleko Japonii, po w zachodniej stronie Filipin. No więc mamy trochę drogi do przebycia. I też od razu zaznaczymy sobie, bo jesteśmy klasą Argonauta, więc mamy misję do zrobienia. Nasza misja to jest transport i w grudniu 42 roku także będziemy podczas patrolu. Dopiero w styczniu wracamy, pod koniec grudnia 42. Wszystko gotowe, nasze torpedy są załadowane tak jak powinny. 20 torped MK14, 10, że tak powiem, skrzyniek z amunicją do naszego działa pokładowego, a także nasze w pełni sprawne działka przeciwlotnicze tutaj mogą się przydać. Zobaczymy, zbliżamy się do Japonii, tymczasem wypływamy z Brisbane. Pierwsza naszą podróż w kierunku równika na początku i w tranzycie nic się nie dzieje. Tranzyt, przypomnę dla tych, co nie widzieli pierwszego patrolu, widzimy tranzyt. Na dwójkach znajdujemy samolot, na dwunastce znajdujemy statek, no ale oczywiście pierwsza dwunastka to jest losowe wydarzenie, więc tak naprawdę podczas tranzytu na początku bardzo ciężko jest znaleźć statek, drugie pole tranzytu. No, przez chwilę tam była możliwość, że znajdziemy samolot, a tego nie chcemy, nie lubimy samolotów. No i tutaj widzimy, płyniemy w okolicach Papui Nowej Gwinei, aż tak, czerwoną, aż dopływamy tutaj w końcu do Indochin. Przekroczyliśmy równik w międzyczasie. No i teraz czas zobaczyć naszą misję. Nasza misja standardowo 1, 2, 3, 4 to samolot. Więc nie chcemy wyrzucić nisko, chcemy wyrzucić wysoko i mamy 3. Niestety mamy samolot. Leci dla nas samolot i sobie to od razu zarzucimy. Zobaczymy, jakiej jakości jest to samolot. Samolot na piątce w 42 to jest normalna klasa samolotu, czyli wytrenowany samolot, trained air attack. No i teraz będzie ciekawie, bo już dawno nie miałem spotkania z samolotem tutaj. Mamy air encounter, tabela A1. No i widzimy, musimy rzucić na 2D6 jak najwyżej. Patrząc na modyfikatory, mamy 42 rok, więc za rok nie mamy modyfikatoru. Minus 1 za to, że mamy specjalną misję, bo mamy jeszcze cały czas, jesteśmy podczas trwania tej misji, mamy swojego pasażera, którego zapomniałem położyć na nasz statek. Teraz to właśnie zrobiłem. No i innych Porpoise Narwhal Argonaut. No jesteśmy Argonautem, czyli jest minus 2 w sumie łącznie do tego ataku. No SD Radar. Sobie zobaczymy. Radar SD mamy. Nie mamy uszkodzonego. Więc minus 2 na 2D6. Spróbujmy. No, zobaczmy, co się tutaj dzieje. Zobaczmy, jak ten samolot się zachować. 6 minus 2 to jest 4.
4 to jest jeden atak. Nie udało nam się zanurzyć na tyle szybko. Więc one attack on E3 Escort Air i Air Attack Chart, czyli na E3 będziemy rzucać. Plus one crew injury, czyli w kogoś trafił, zobaczmy w kogo. Jeden atak na tej tabeli, to jest widzimy Air Escort, czyli to po prawej stronie będzie dla nas. Tak, po prawej stronie? Nie, po lewej stronie będzie dla nas dobra. Teraz to zobaczymy. Po prostu successful air attack receive plus 2 modifier on the air escort attack chart if free and automatically inflict one crew injury in addition to any other damage result. Czyli dostaję plus 2 jeszcze do tego, czy plus 1 tutaj, plus 1 dodaję. Tutaj modyfikator jest dobry, tam jest literówka. Czyli dostaję plus 1. 12 nie rzuciliśmy, nie, to jest detection, nie ma znaczenia. Kwestia, na który ten patch mamy patrzeć. 3 na prawy, 3 na lewy. Tutaj jest w sumie Air Escort, tutaj jest Escort tylko, więc na prawy popatrzymy, bo tam jest Air, więc plus 1 na 2d6. Zobaczmy, co zaś się stało. 10 plus 1 to jest 11. 4 trafienia, no to co, cóż za rozpoczęcie patrolu. Incoming hit 4 sobie damy i crew injury, czyli crew injury możemy sobie rozpatrzyć już teraz. Jak sobie odwrócimy, widzimy, rzucamy 2d6 i zobaczymy, w kogo trafili. 9 to jest po prostu crew, czyli generyczny nasz, jeden z generycznych członków załogi, i 1d6, żeby sprawdzić, co mu się stało. 6, no niestety zginął podczas tego ataku, czyli sobie znajdujemy żetonik kill in action i pierwszy członek załogi zginął. Jeżeli wszystkie 4 będą martwi, jak sobie tutaj przeczytamy, if all generic crew boxes are severely wounded or kill in action to hit S1 rolls are plus 1, czyli utrudniają nam trafienie, jeżeli wszyscy będą poważnie ranni. No a teraz trzeba zdecydować, gdzie nas te 4 trafienia trafiły. I od tego mamy Submarine Damage Chart. Widzimy 2d6 będziemy rzucać, czyli czarne to są liczby dziesiętne, białe to są jedności i pierwsze uderzenie to jest 16. 16 trafiło w nasz silnik elektryczny numer 1. Więc bierzemy damage marker, który uciekł, i kładziemy go na silniku elektrycznym numer 1. Zostały jeszcze 3. 42. 42 dostaliśmy w radio, więc zaczyna się nie za ciekawie. 2 obrażenia jeszcze. 61. 61 to hydrophones, czyli w hydrofon dostaliśmy obrażenie. I ostatni. 46. 46 to w silnik diesla numer 4. To jest kolejne obrażenie. Widzimy uszkodzenie silnika diesla numer 4. No i teraz mamy. Teraz możemy strzelać w niego. Gato, nie, jesteśmy Argonautem. Porpoise Tambor, Salomon, nie. Veteran Relit, Crew Status, nie. Gato, Balao, Trench, Gar, Both of AA Guns, ok, jest minus 1, nie. Więc po prostu strzelamy do niego z naszych
z naszych dział. Też 2D6. Zobaczymy, jak nasza załoga z 3 zestrzeli ten samolot. 7, 7. Nie trafiliśmy. If roll for additional combat round, if and if escorts arrive, they receive plus one previously detected during on escort detection shard. Czyli zaraz sprawdzimy, czy jeszcze ktoś tutaj nie przypłynie do nas. Nie zaczyna się ten patrol zbyt dobrze. Additional combat round. Czyli na 2 i 3 się złe rzeczy będą działy. I mamy 5, więc na 5 na szczęście ten samolot odlatuje, udaje nam się w końcu przepraszam, udaje nam się w końcu uciec, więc odleciał. Mamy trochę zniszczeń, mamy jednego martwego, część członków załogi zginęła, trafił tam, gdzie byli pewnie. Teraz próbujemy naprawiać i teraz, żeby spróbować naprawiać, zróbmy to po kolei. Najpierw motor elektryczny numer 2. Widzimy, że mamy 1D6, 1-4. Udało nam się naprawić. 5-6, no już nie będzie działał do końca. 1-4. Udało nam się naprawić, więc to ściągamy. Kolejny to jest silnik diesla. Dokładnie taka sama zasada. 3. 3 jest także naprawiony, więc to ściągamy. Teraz mamy nasze radio. Radio jest tutaj na dole. I mamy 1-2 jest naprawione. 3-6 nie możemy korzystać z radia. 3-6, czyli radio już jest inoperable. Do końca misji nie możemy z niego skorzystać. No i od razu. Ostatnie to są hydrofony. Nie, hydrofony gdzieś tutaj też są. Jak znajdę. Hydrofony są. 1-2 jest naprawione. 3-6. Nie możemy z nich korzystać. I mamy 6, więc niestety hydrofony także już są zniszczone. Z zniszczonymi hydrofonami widzimy, mamy plus 1 modyfikator do Escort Air Attack, więc nie możemy dobrze unikać, zostało nam odebrane to. No i niestety musimy jeszcze raz rzucić na tą specjalną misję, ponieważ nie udało nam się wysadzić naszego pasażera. Tym razem rzut 7, jak widzimy, jest w porządku, więc udaje nam się dostarczyć naszego pasażera na miejsce. Zaznaczę to od razu na naszym arkuszu, że udało nam się osiągnąć nasz cel misji. Oj, tym już trochę uszkodzonym statkiem możemy płynąć dalej. Na szczęście silniki wszystkie działają. Przepływamy do Indochin i sprawdzamy, co tutaj się dzieje. 4. Indochiny, 4 i mamy kolejny statek wojenny, warship kolejny na horyzoncie. Ci, co oglądali pierwszy patrol, wiedzą, że mamy szczęście do warshipów. Żeby wyłapać warship, trzeba po prostu, najpierw zobaczymy, czy jest dzień, czy noc. 2 to jest dzień, więc jesteśmy na pewno zanurzeni, oni na pewno mają eskortę. I teraz zobaczmy, jaki to jest statek. Statek numer 2. A więc jak sobie zmierzymy tutaj na warship i damy 2, to dowiemy się, że to jest Mizuho 9000 ton. Jest bardzo, bardzo fajny statek nam się tu pojawił. I oczywiście eskorta. Niestety jest dzień, więc nie możemy z tego nie skorzystać za bardzo. Rzucimy zobaczyć, jaka to jest eskorta. Eskorta jest klasy wytrenowanej, więc Trained Escort. Ląduje tutaj. No i teraz znowu mamy decyzję. To jest CVS. CVS to jest
O Boże. Escort Carrier to tutaj będzie Special Munitions. Mizuho, no to tu jest jakiś CV, szukamy z CA to będzie. To będzie 9000, tak, 9000 ton, czyli 3 torpedy, 3 obrażenia potrzebuję mu zadać. To jest jakiś lotniskowiec, czyli już wiemy skąd ten samolot przyleciał. Nie podał nas patroluje lotniskowiec. Więc wiecie co? Spróbujmy. Albo zginiemy tutaj, na naszym drugim patrolu. Chociaż nie, to nie ma sensu. Z minus 1 do trafienia. 9000 ton to jest dużo. Ale mamy uszkodzenia. Nie będziemy próbować. Damy odpłynąć im. Kapitan Bradley Johnson po prostu nie chce ryzykować za bardzo załogi. Już część zginęła. Trochę już przeszli, chcieli odpocząć. Gdyby to była noc, może by się zdecydował na atak. Tymczasem płyniemy dalej na nasz patrol. Nie decydujemy się pokazywać, że jesteśmy tutaj. Nie decydujemy się atakować. 4 w Indochinach to jest dokładnie ten sam wynik, to jest dokładnie to samo, czyli kolejny statek wojskowy. Widać, że Japończycy tutaj szykują jakąś większą akcję, statek numer 11, więc już to robimy. Warship 11, jest to Sanzame. Trafiliśmy na Sanzame już? Nie, Urkazę trafiliśmy. Nie, trafiliśmy na Sanzame. To jest ten ostatni statek, który widzieliśmy na poprzednim patrolu. Czyli teraz on tutaj patroluje. Zobaczmy, czy to jest dzień, czy noc. Jeden, jest to dzień. Sanzame ma 2100 ton. I myślę, że dokładnie tak jak w przypadku Mizuho. Jeżeli nie atakowaliśmy celu, który miał 9000 ton, na pewno nie zaatakujemy celu, który ma 2100 ton. Robimy drugą. Płyniemy dalej w tym obszarze. To jest nasz drugi patrol w tym obszarze. Druga sprawdzenie, co się stało. 11 w Indochinach. Na razie spokój. Nic tutaj nie ma. Więc czas na kolejny. 3. Też spokój, czyli najwyraźniej cała ta główna część sił japońskich popłynęła już. Możemy płynąć dalej. Trochę żałuję tych 9000 ton. Kolejne 3. 3 to było, że nic się nie dzieje na tych wodach, więc popłyńmy kawałek dalej i zobaczmy, co tutaj się stanie. 5. 5 widzimy, nic też nie ma, ale jest SJ, czyli możemy użyć swojego radaru, który jest. Tutaj są hydrofony, tutaj jest radio. Jest tutaj i jest nieuszkodzony, więc możemy przerzucić jeszcze raz to. No, piątka, drugi raz. Tym razem nic się nie dzieje. Mieliśmy spotkanie z samolotem. Niebezpieczne. Udało nam się wykonać swoją misję, więc powracamy powoli. 6 na tranzycie to nic. Kolejny tranzyt. 5 to też nic, więc wracamy do naszego portu w Brisbane. Sumujemy w naszym doku. No i teraz to jest nasz druga misja zakończona sukcesem, drugi patrol. Tym razem bez zatopionego statku, ale jak widzimy, mamy trochę uszkodzeń i przez to zostaniemy dłużej trochę w porcie, ponieważ podczas refitu najpierw zobaczymy, mamy miesiąc, jak sobie zobaczymy, mamy miesiąc standardowy w styczniu, by nam naprawiali.
I potem za każde trzy znaczniki uszkodzeń mamy dodatkowy miesiąc, więc w lutym jeszcze będą nas naprawiać, dopiero w marcu 43 wypłyniemy. Tak samo tutaj, jak widzimy, damage, jeżeli pierwsze trzy to jest dodatkowy miesiąc, potem dwa miesiące i potem trzy miesiące, kiedy nasza łódź podwodna może musi zostać w porcie. Jeżeli za długo byśmy byli w porcie, istnieje szansa, że oczywiście dostaniemy nową łódź podwodną, żebyśmy nie siedzieli w porcie nie robiąc nic. Crew Advancements to jest dopiero drugi patrol, więc nie teraz. Promocja jeszcze nie. Ship Awards, dostaniemy drugiego Battlestara, nawet widzę go, więc od razu go wyciągnę. Jest drugi Battlestar. Nie zatopiliśmy statków żadnych. I my dostaniemy chyba tylko STPI. Nie wiem jak z Purple Heartem, bo mieliśmy z martwego, ale to chyba się tyczy tylko nas, Captain's Awards. Czyli jeżeli my byśmy byli ranni i wrócilibyśmy, to dostalibyśmy Purple Heart. Więc STPI dostaniemy Submarine Combat Patrol Insignia. Ja zaraz to znajdę i do was wrócę. Znalazłem i wszystko już wiem. Widzimy nasze nagrody. Battlestar drugi i drugie STPI. Mamy tutaj taką na STPI-u małą gwiazdkę. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, na środku, w tym miejscu. Sobie weźmiemy ten, który mieliśmy ostatnio. Położymy po prawej. Widzimy, on nie ma tej gwiazdki. No, przez chwilę było widać w miarę. Ten po lewej ma gwiazdkę, ten po prawej nie ma gwiazdki. Jeżeli się boicie, że jest to nie do rozróżnienia, to z tyłu mamy oczywiście napisane STPI po jednym patrolu, STPI po dwóch patrolach, więc to wraca. Tak samo wraca nasz pierwszy Battlestar, dostajemy drugi STPI, dostajemy drugi Battlestar. Przy okazji was trochę oszukałem. Mamy dwa systemy, które są nieoperatywne, więc nie dodajemy sobie tego jednego miesiąca. W lutym będziemy patrolować. Jakbyśmy mieli trzy lub więcej systemy nieoperacyjne po powrocie do portu, to wtedy byśmy jeden miesiąc dodali, plus dodatkowo za hull, czyli za naszą powłokę, kolejne miesiące. W tym momencie mamy dwa tylko, więc nic nie dodajemy, to zostaje naprawione. Tutaj dostaniemy uzupełnienia, więc nic tutaj nie zmienia. No i to jest tyle. Drugi patrol USS CISO. Patrol ciekawy, patrol, który pomimo tego, że nie odpaliliśmy ani jednej torpedy, mieliśmy jedną piękną sytuację, kiedy moglibyśmy spróbować zatopić Mizuho, ale niestety pora dnia nie sprzyjała nam, nie mogliśmy popłynąć za nim, więc to spowodowało, że jednak zrezygnowaliśmy. No i ten początkowy spotkanie z samolotem, który sprawił, że część załogi zginęło nawet na miejscu, który sprawił dosyć duże uszkodzenia. Może gdyby hydrofony były sprawne, bym zaryzykował, ale teoretycznie tam ryzyko ataku było dosyć duże, pomimo tego, że to było 9000 ton. Mogło się skończyć to naszą karierę jako kapitana tej łodzi podwodnej i jakiejkolwiek innej, ponieważ po prostu u wybrzeży Indochin mogliśmy zatonąć nawet przy tamtym spotkaniu z Mizuho i jego eskortą. No ale płyniemy dalej. Jeżeli zobaczymy Mizuho w lepszych warunkach, to na pewno zdecydujemy się spróbować go zatopić. Tymczasem my wracamy na morza już w lutym 43. Wracamy na kolejny patrol. I ja zapraszam was już teraz na ten następny patrol.